Ej, ja całkiem jestem zadowolona z matematyki, o wiele lepiej. Ja się boję, że nie wstrzeliłam się w klucz wczoraj. Matematyka jak dla mnie banalna, myślę, że będzie 100%. Dobrze chyba poszło. Łatwy był czy trudny? Podstawa spoko bardzo. A wczorajszy egzamin? Wczorajszy temat rozprawki z lalki był taki trochę nijaki jak dla mnie. Chcieliśmy zapytać, jak wrażenia po dzisiejszym egzaminie? Egzamin był bardzo średni. Nie wiem, w sumie to zadanie za 5 punktów tak średnio mi poszło, ale chyba nie było najgorzej. No to spoko, spoko, nie było trudne. Plan, wszystko zrobione. Nie było trudno, było w porządku. Te zadania nie były tak trudne jak na niejednej próbnej maturze. Czy choćby na arkusza, które robiliśmy w szkole. Szczerze powiedziawszy, spodziewałam się, że będzie trudniejszy, ale jestem pozytywnie nastawiona co do wyniku. Brakowało mi bardzo kontaktu ze znajomymi, ale jeśli chodzi o przygotowania, to myślę, że na plus ta przerwa była. No trochę miałam, bo ciężej się jednak skupić, jak się siedzi tyle w domu, no ale jakoś dałam radę. Strasznie. Strasznie. Nie było się do kogo odezwać i uczenie się w domu to nie jest nic fajnego. No było ciężko na pewno przez zdalne nauczanie, zwłaszcza z matematyką, dla mnie przynajmniej, ale no zobaczymy, myślę, że będzie w porządku. A czy mieliśmy wsparcie nauczycieli, ale to nie jest to samo co taka nauka stacjonarna? No. Głównie to rozwiązywanie arkuszy, korepetycje i jakoś się dało mi się przygotować. Będziemy na krośnie? A to dobra, to trzeba sobie zdjęcie pyknąć, chodźcie. Cieszę się, że zobaczyłaś znajomych po tak długim No razie. Bardzo, fajnie jest wszystkich zobaczyć. Tak. A mi to obojętne w sumie. Nie stęskniłeś się? Nie, nie ma za kim. Za szkołą to... Jak to nie ma za kim? Jest! Za kim. A to pewnie, że... Oczywiście, fajnie się za kolegą się stęskniłem tutaj. Nie widziałem go. Nie tęskniłam. Oj tak, Szymka o tutaj. Idziesz? A to, że już kończymy szkołę, to jest jedyny taki minus, a tak no to myślę, że dobrze poszło i że fajnie właśnie zobaczyć wszystkich z powrotem.